przez dekadę wielu producentów obiecywało, że ich smartfony zbliżą się jakością do lustrzanki, a doświadczenie, jakie będziemy mieli z korzystania, będzie podobne do tych ze znacznie droższych aparatów. Sony Xperia 1 Mark II być może nie jest najlepszym telefonem fotograficznym, ale ma doświadczenia fotograficzne, które na pewno spodobają się kilku profesjonalistom. Czy mimo tego warto wybrać ją jako smartfon, który kosztuje zresztą całkiem niemałe pieniądze? Zapraszam Was do recenzji, w której dostaniecie odpowiedź na to pytanie. Jeśli chodzi o wykonanie Sony Xperia 1 Mark II, nie mogę się nachwalić. To urządzenie jest wykonane świetnie, trzyma się je w dłoni bardzo przyjemnie. Mimo tego, że ma dość ostro zakończone krawędzie i nie idzie w żadnym kierunku w zaoblenie, ma dość płaskie szkło z przodu oraz z tyłu. No i widać też, że jest to urządzenie, które wyróżnia się na rynku, między innymi także dlatego, że nie ma tutaj żadnego wcięcia, a u góry i u dołu mamy prawilną ramkę, gdzie znajdują się aparaty oraz głośniki stereo. Poprawiono też dużo mankamentów, o których wspominałem między innymi w recenzji Sony Xperia 5. Jednym z nich było to, że przycisk blokowania ekranu i czytnik linii papilarnych to były tak naprawdę dwa osobne przyciski. Teraz czytnik linii papilarnych działa także właśnie przy blokowaniu ekranu i działa całkiem dobrze, a jako czytnik spisuje się także zupełnie w porządku. Oprócz tego mamy przycisk z dwuklikiem, który może posłużyć nam do robienia zdjęć albo rejestrowania filmów. Oprócz tego rozwiązano kwestię dość problematyczną dla tych, którzy często wyjmowali karty SIM, ponieważ wtedy urządzenie się resetowało. Teraz taka sytuacja nie ma miejsca, możemy ponadto poza kartą nano SIM włożyć kartę microSD do pojemności 1 TB. Mamy w końcu gniazdo słuchawkowe i cieszę się ogromnie, że Sony wysłuchało swoich fanów. W końcu ma też długie tradycje audio związane właśnie z przewodowymi rozwiązaniami, a u dołu znajdziemy port USB typu C. Całość pokryta jest szkłem Gorilla 6. Jeśli chodzi o trwałość podczas testów, to nie doświadczyłem tutaj żadnej rysy, także na bocznych aluminiowych ramkach i myślę, że ta konstrukcja rzeczywiście może wytrzymać próbę czasu, pod warunkiem, że będziecie ją szanować i nie będziecie za często jej stawiać na wystających aparatach, no ale niestety wystające aparaty to znak rozpoznawczy każdego smartfona w 2020 roku. Ekran w Sony Xperia 1 Mark II to wyjątkowa jednostka o rozdzielczości 3840x1644 piksele, czyli takie niepełne 4K. Daje to rewelacyjne zagęszczenie 643 piksele na cal przy ekranie 6,5 cala w proporcjach 21:9. I powiedziałbym, że jest to świetny ekran, gdybyśmy mieli rok 2019. W 2020 wszyscy producenci postawili na większą częstotliwość odświeżania 90 i 120 Hz. Tego nie znajdziemy w Sony Xperia 1 Mark II, choć oczywiście Sony zapewnia, że technologie, które zaimplementowało, sprawiają, że wygląda to wszystko tak, jakby się odświeżało w 90 Hz. Nie wygląda. Niestety, jeśli chodzi o to, jak to się wszystko prezentuje, to Sony odstaje od czołówki, jeżeli chodzi o odświeżanie ekranu. Jeśli chodzi o ogólne parametry, można być bardzo zadowolonym. HDR jest tutaj nawet w telewizyjnym standardzie BT2020 i prezentuje się zacnie, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają kolory. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić, choć mam wrażenie, że jednak dynamika AMOLEDy w tym roku spisywały się ciut lepiej. Co do jasności maksymalnej, także mogłoby być ciut lepiej, choć myślę, że w jasnym słońcu nikt nie powinien mieć problemów z czytelnością tego, co widzimy na ekranie. Jeżeli chodzi też o ogólne parametry takie z codziennego korzystania, to te są jak najbardziej w porządku, kalibracja jest udana, ale nie mamy za dużo możliwości zmieniania tego, jak ten obraz wygląda, co na pewno smuci tych, którzy lubią sobie personalizować i którzy na przykład widzieli rozwiązania, które w tym roku pojawiły się w Xiaomi Mi 10. Mimo wszystko z tej matrycy można być zadowolonym, natomiast jej proporcje 21:9 wcale nie dają tak dużo, jeżeli chodzi o produktywność. Co prawda możemy zmieścić dwie aplikacje, ale mimo wszystko myślę, że nie ma aż tak dużego wpływu na to, ile treści więcej mieści się, gdy uruchomimy właśnie takie dwie aplikacje. Zresztą wszyscy producenci i tak już idą wydłużone proporcje. Long story short, Sony Xperia 1 Mark II ma bardzo fajny ekran, ale jednak nie jest on na podium. Na podium Sony wchodzi dlatego, że ma bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim smartfonie i nie chodzi mi tutaj tylko o to, że jest gniazdo słuchawkowe, które zapewnia automatycznie wysoką jakość przetwarzania tego dźwięku. Mamy tutaj 24-bitowy przetwornik, który zapewnia rzeczywiście wysoką jakość odtwarzanego dźwięku na słuchawkach i to czuć po prostu. Słyszymy dźwięki głębokie, słyszymy szeroką scenę, słyszymy ją w niskich i wysokich parametrach, możemy oczywiście ją sobie skorygować
i to faktycznie działa. Jeśli chodzi o dźwięk bezprzewodowy, także nie ma tutaj zarzutów, nie było problemu z przerywaniem sygnału, są obsługiwane wszystkie kodeki, aptX oraz A2EP także. Nie tak dobrze jest z wibracją, bowiem ta ewidentnie odstaje od tego, co proponuje konkurencja. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Sony starało się być unikalne, zaimplementowało system wibrowania do muzyki, który niestety nie działa w średnich partiach i raczej reaguje na wychylenia sopranowe albo basowe, w zależności od tego, jakiej muzyki słuchacie. I ten system jest mało intuicyjny, mam wrażenie, że jest też nieco opóźniony względem tej muzyki, tak więc to wrażenie muzyczne trzymania w dłoni telefonu, który wibruje jednocześnie w rytm muzyki, jest raczej takie zbędne. Wydajnościowo Sony w końcu poszło po rozum do głowy i postanowiło dogonić czołówkę. Mamy tutaj Snapdragona 865, oczywiście z obsługą sieci 5G, dodatkowo 8 GB RAM-u i 256 GB na pliki użytkownika w ramach pamięci UFS 3.0, niestety nie 3.1. Oprócz tego dostajemy układ graficzny Adreno 650. Na co dzień działa to wszystko piekielnie szybko i aż żal, że Sony nie zaimplementowało 90 albo 120 Hz, by po prostu zobaczyć ten efekt. Natomiast aplikacje uruchamiają się błyskawicznie. Jeżeli chodzi o współpracę między programami wewnątrz systemu, także nie ma tutaj problemu. Jeżeli chodzi o trzymanie aplikacji w ramie, no tutaj oczywiście kosztem odzyskiwania energii Sony trochę ubija tych aplikacji, ale mimo wszystko one wczytują się błyskawicznie i większość jednak się utrzymuje w tym ramie. Jeżeli chodzi o granie, poprawiono błędy poprzednika, mamy tutaj mniejsze przegrzewanie się tego urządzenia, teraz myślę, że jest ono na minimalnym poziomie i mamy też lepszy przybornik gier, który pozwala nam szybko sięgnąć do skrótów, pozwala wyłączyć powiadomienia, zablokować jasność albo włączyć nagrywanie ekranu. Myślę, że wszystko, czego można się spodziewać po takim mobilnym przyborniku, poza oczywiście jakimś mocnym podkręcaniem, które na przykład widzimy w gamingowych smartfonach, jest tutaj i to wszystko działa tak, jak powinno działać. O nakładce Sony krótko, ona nie zmieniła się znacznie od czasów Sony Xperia 5. Ubolewam nad tym, że aplikację Galerii, która była jedną z lepszych na rynku, zamieniono na zdjęcia Google, a poza tym Sony tak naprawdę dostarcza swój zestaw aplikacji do czytania informacji, czy chociażby właśnie wspomniany wcześniej przybornik gier, natomiast nie jest to na pewno telefon przeładowany. Z ciekawszych rzeczy warto wspomnieć o bocznym sensorze, który pozwala nam na uruchomienie szybko aplikacji albo wykonanie jakiejś akcji, na przykład rzutu ekranu, oraz o tym, że jeżeli dotkniemy boczną część ekranu, to możemy także włączyć tryb podziału aplikacji. No i to wszystko prezentuje się nawet w porządku. Myślę, że część użytkowników z tego faktycznie skorzysta. W ten sposób także przesuwając po bocznej krawędzi możemy zsunąć pasek powiadomień, a ten nominalnie znajduje się całkiem wysoko. Oprócz tego znajdziemy tutaj wszystko, czego możemy spodziewać się w smartfonie w 2020 roku. Mamy tutaj obsługę gestami, mamy Always On Display, który nie jest tak funkcjonalny i mamy mało funkcjonalną zmianę motywu, która tak naprawdę nie wpływa na resztę elementów. Jeżeli chcecie coś sobie zmienić, to musicie pobrać jakiś inny launcher i tak naprawdę wydaje mi się, że Sony jest bardzo blisko czystego Androida. Niektórym się to spodoba, niektórym nie. Ja mogę powiedzieć, że wszystko działa responsywnie, włącznie z czytnikiem linii papilarnych, któremu można faktycznie zaufać. Co do modułów łączności, ubolewam ogromnie, że nie ma tutaj radia FM, bo mamy gniazdo słuchawkowe, ale Sony nie zaimplementowało takiej aplikacji. Być może da się to obejść po jakimś rucie czy coś w ten deseń. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o to, jak te wszystkie inne moduły działały, nie miałem większych zarzutów. Było naprawdę w porządku, jeśli chodzi o to, jak to wszystko się prezentuje i jak mnie lokalizuje, jak się łączy z internetem, czy jak utrzymuje kontakt z innymi urządzeniami przez Bluetooth 5.0, to tak naprawdę żadnego kłopotu tutaj nie uświadczyłem. Jest oczywiście NFC i tak naprawdę myślę, że pod względem modułów Sony Xperia 1 Mark II nie musi się niczego wstydzić. Aparatów Sony Xperia 1 Mark II znajdziemy 4, 5 jeżeli doliczymy do tego moduł Time of Flight, który ma pomagać przy autofokusie. Natomiast aparaty te prezentują się następująco. Mamy 3 matryce z tyłu o rozdzielczości 12 megapikseli i o różnych wartościach przesłony. 1.7 dla głównej matrycy, 2.2 dla matrycy ultra szerokokątnej, która ma pole widzenia 124 stopnie, a dla matrycy, która pozwala na trzykrotne powiększenie, jest to ekwiwalent 70 mm, mamy wartość przesłony f2.4. Tak naprawdę mamy w Sony 3 aplikacje do robienia zdjęć. Pod ikoną aparatu znajdziemy typową aplikację, która mam wrażenie, że zatrzymała się w 2016 roku. Nie jest zbyt wygodna, nie możemy wyregulować tam, czy HDR jest włączony, czy nie. Nie możemy też wyregulować sztucznej inteligencji, która by doradzała, jaką scenerię aktualnie widzi, choć ona, trzeba przyznać, działa całkiem dobrze. No i ta aplikacja niespecjalnie pozwala na robienie dobrych zdjęć. W przypadku ujęć nocnych pojawia się problem związany z tym, że one naświetlają się zbyt krótko, więc nie jesteśmy w stanie osiągnąć zadowalającego rezultatu. W przypadku innych trybów tak naprawdę są to zabawki, tryb bokeh działa moim zdaniem nieefektywnie i tego trybu możemy używać tak naprawdę wtedy, kiedy mamy włączony przedni aparat 8 megapikseli z wartością
rozdzielczością przesłony f2.0. Natomiast Sony dodało jeszcze dwie aplikacje, Photo Pro i Cinema Pro, które pozwalają na adekwatnie robienie zdjęć w trybie profesjonalnym i robienie filmów w trybie profesjonalnym. Co więcej, te aplikacje są na tyle funkcjonalne, że wydają się być najlepszym trybem profesjonalnym, jaki w tym momencie możecie osiągnąć na smartfonach, i ewidentnie widać tutaj dziedzictwo Sony Alpha, o którym Sony wspominało, ale jednak nie wspominało na wyrost. Poprawiło działanie tych aplikacji i ich responsywność. Możemy się przełączać między trybami, mamy tryby PASM, które przypominają to, co widzimy w aparatach Sony, między innymi w tym, do którego teraz mówię. Mamy też regulację punktów ostrości w Cinema Pro, które pozwalają przełączać się właśnie między tym, gdzie jest ostrość, i na przykład automatycznie wyregulować ją między konkretnymi punktami oraz zmienić czas przejścia, tak by ten autofokus działał albo bardzo szybko, albo robił to stopniowo. To wszystko prezentuje się fajnie, natomiast sama jakość zdjęć na co dzień jest nie do końca flagowa. Żebym nie został źle zrozumiany, to nie są złe zdjęcia i w ciągu dnia jesteście w stanie zrobić naprawdę ładne fotki, natomiast nie są to najlepsze zdjęcia. Na pewno są one najlepsze, jeżeli chodzi o to, co dotychczas osiągnęło Sony, ale konkurencja nie śpi i wydaje mi się, że poszła już o te pół kroku do przodu. Przede wszystkim w oczy rzuca się dość przeciętny HDR i widać, że ta dynamika, ten kontrast na zdjęciach nie jest tak rewelacyjny. Ponadto pojawia się na nich nieco więcej szumów i ziarnistość, gdy światła już trochę zabraknie, i wydaje mi się, że rozmiar matrycy przy 12 megapikselach tak naprawdę powinien wykluczać ten problem, ale jednak tak się nie dzieje. Dobrze dobrany jest balans bieli, zaskakuje pozytywnie też to, że przełączanie się między obiektywami nie obniża dramatycznie jakości zdjęć, choć oczywiście obniżenie jakości tych zdjęć jest zauważalne i zarówno obiektyw do zoomu, jak i obiektyw do ultraszerokiego kąta nie wyglądają najlepiej na rynku. Ponadto z zoomem trzeba też pamiętać, że de facto jest on trzykrotny, a nie dwukrotny, więc też trzeba się odsuwać pewnie na większe odległości, a w przypadku robienia zdjęć jakimś bliższym obiektom po prostu może on nie złapać ostrości. Niestety, nawet przy kombinowaniu w trybie Photo Pro bez statywu nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego nocnego zdjęcia. Jeżeli chodzi o ujęcia z ręki, to te prezentują się przeciętnie i dotyczy to wszystkich obiektywów. Niestety nie jest to najlepszy smartfon, jeżeli chodzi o tryby dodatkowe. Bokeh także działa przeciętnie. Jeżeli chodzi o selfie, to w ogóle nie jestem zadowolony z tego, jak prezentuje się ten smartfon. Za te pieniądze ta kamera powinna być znacznie lepsza i nie przepalać tak bardzo rzeczy z tyłu, nie rozmiękczać tak bardzo twarzy, no i po prostu zachowywać jakąś sensowną szczegółowość. Być może te sytuacje załatają jakieś aktualizacje, natomiast przez moment korzystania z tego telefonu takich aktualizacji nie było. Jeśli chodzi o jakość wideo, na pewno warto docenić, że mamy tutaj unikatowe efekty, natomiast jestem rozczarowany stabilizacją, jaką widzimy w tym wideo, bowiem teoretycznie jest tutaj optyczna stabilizacja zarówno na obiektywie z trzykrotnym powiększeniem, jak i na obiektywie głównym, ale nie działa to jakoś specjalnie dobrze. To wideo jest jednak mocno rozdygotane i niestety jakość tego, co widzimy, prezentuje się po prostu przeciętnie. Myślę, że dużo telefonów potrafi zaoferować znacznie żywsze, ale i też bardziej naturalne wideo. Natomiast jeżeli skorzystamy z odpowiednich filtrów i pobawimy się opcjami profesjonalnymi, to ten efekt może faktycznie być całkiem zadowalający. Tak czy inaczej, miałem co do Sony wielkie nadzieje, jednak nadal nie jest to telefon, który pozwoliłby im wejść na fotograficzny prym. Na koniec bateria. Ktoś w końcu w Sony poszedł po rozum do głowy i wpakowali tam akumulator 4000 mAh, który wystarcza na 6 do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu. Myślę, że 7 godzin to raczej przy Wi-Fi, 6 przy LTE. Mimo wszystko urządzenie jest dobrze zoptymalizowane. Jeżeli chodzi o to, jak możemy je naładować, zrobimy to bezprzewodowo, ładowarką 11 W. Możemy to zrobić także przewodowo. Ja otrzymałem w zestawie ładowarkę z USB-C do USB-C, która ma 18 W. Nie jest to flagowa pojemność, widać to po czasach ładowania. W 1,5 godziny jesteśmy w stanie odzyskać 100%. W ciągu 15 minut miałem około 27-28. W ciągu 30 minut dokładnie, żeby nie skłamać, było 46%, a po godzinie 78%. Czy Sony Xperia 1 Mark II warto kupić? Moim zdaniem tak, jeżeli oczywiście telefon odpowiednio mocno stanieje, bowiem pod względem fotografii nie prezentuje się on jakoś topowo, zresztą sami widzieliście. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj na przykład wodoodporność, co nawet w telefonach za ponad 4000 zł się nie zdarza i wiemy, o kim teraz mówię. Ale jeżeli chodzi o inne parametry, telefon prezentuje się dobrze, to znaczy nie najlepiej. W każdym aspekcie znajdzie się ktoś, kto lepiej gra, ma większą baterię, ma ładniejszy ekran, ale to, co zaprezentowało Sony, jest naprawdę bardzo dobrym zestawem. O te pół kroku, krok za konkurencją, jednak myślę, że dla fanów Sony jest to już wystarczająco dobry argument. W tym momencie nie dostaną oni lepszego smartfonu od tego producenta. To teraz zapraszam Was do komentarzy, koniecznie dajcie znać, co sądzicie o Sony Xperia 1 Mark II i czy przymierzacie się do kupna, bo warto chyba zastanowić się nad tym telefonem w morzu
identycznie wyglądających flagowców. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały. Cześć!